No to zaczynamy. Bierzemy pół cebuli i kroimy ją w drobną kostkę. Z chwilą, kiedy cebula jest skrojona, bierzemy dwa ząbki czosnku i skrajamy czosnek w takie talarki. Zresztą wiecie co, możecie pokroić czosnek jak tylko chcecie. Bierzemy sobie teraz jedną papryczkę jalapeno i skrajamy ją wraz z tymi pestkami. Natomiast jeżeli boicie się, że potrawa będzie zbyt pikantna, no to skrójcie tej papryczki troszeczkę mniej. Teraz bierzemy jednego pomidora i skrajamy go w grubą kostkę. Na patelnię wlewamy olej i na ten olej wrzucamy troszeczkę cebulki. Z chwilą, kiedy ta malutka cebulka zacznie się smażyć, to jest oznaka, że możecie wrzucić całą cebulę i czosnek na patelnię. Podsmażamy ten czosnek z cebulą przez kilka minut, żeby się lekko wszystko zeszkliło i dodajemy mięso mielone. Teraz przyprawy. Obficie mięso posypujemy oregano, dodajemy sól do smaku, wszystko wedle Waszego uznania, także kosztujcie mięso. No i następnie dodajemy paprykę wędzoną i tej papryki też sobie nie żałujcie, dodajcie więcej, będzie lepszy smak. Dalej dodajemy troszkę bazylii, tylko nie za dużo, odrobinkę i kolejny krok, papryka jalapeno. Całość, kochani, ze sobą mieszamy bardzo, bardzo dokładnie, przy czym jeszcze mięso rozdrabniamy na mniejsze kawałki. Przyszła, kochani, pora na to, że dodajemy pół puszki fasoli, tylko najpierw ją opłuczcie. Do całości dodajemy dwie kopiate łyżki posiekanej kolendry. Możecie kolendrę mrozić, ja mam mrożoną, więc taką dodałam. Nic się nie stanie, a jak zamrozicie, to będziecie mieli ją na dłużej. No i znowu wszystko mieszamy, dodajemy 2 lub 3 stołowe łyżki sosu pomidorowego lub przecieru. Kiedyś pokazywałam Wam, jak zrobić pastę z fasoli, więc jeżeli nie chcecie dodawać fasoli w całości, to zawsze możecie dodać taką pastę i też będzie dobrze. Ale przechodzimy do kolejnego działania. Dodajemy skrojonego pomidora, całość mieszamy ze sobą i dusimy to jeszcze z pomidorami przez 2 lub 3 minuty. Chodzi o to, żeby pomidory się nie rozciapciały, żeby były takie al dente. W międzyczasie gotujemy biały ryż i zaraz pokażę Wam na zdjęciu, jak to będzie wyglądało. Biały ryż kładziemy na talerz, robimy takie wgłębienie i do tego wgłębienia dajemy obficie żółtego sera. Na żółty ser kładziemy wcześniej przygotowane mięso. Mięso posypujemy jeszcze odrobiną żółtego sera, kładziemy kwaśnej śmietany. Śmietanę przyozdabiamy pokrojoną kolendrą lub natką pietruszki i gotowe. Życzę Wam smacznego.